Puszcza w pierwszej rundzie zdobyła 20 punktów. Sternik klubu powiedział na antenie Weszło Polskich na początku sezonu, że celem jest 40 punktów i uzyskanie utrzymania. Plan wykonany jest w połowie. Czy dojdzie do niespodzianki na koniec sezonu? Żubry swoje mecze rozgrywają na stadionie Krakowi, bo ich stadion nie jest przystosowany do warunków ekstraklasy. Były plany, że na wiosnę Puszcza wróci na swój obiekt, ale teraz, gdy jest bliżej wyborów samorządowych, pojawia się pomysł wybudowania nowego obiektu na obrzeżach miasta. Tak więc na pewno Żubry w tej rundzie nie zagrają w Niepołomicach. Puszcza do rundy rewanżowej przygotowuje się w Polsce. Zespół wzmocnił obrońca Rewenko oraz pomocnik Thiago z Krakowi. Z wypożyczenia został ściągnięty do Aston Villa z powrotem Olivier Zych. Puszcza będzie miała ciężary, aby utrzymać się w ekstraklasie. Według mnie nie zdobędą 40 punktów, ale utrzymają się w ekstraklasie.